Ach, zwykły dzień o poranku, co nie, dobrocieju? Relaks przy ognisku. To uwielbiamy. Pierczący kanibal z rana jak śmietana. Dokładnie, ale się aż miło człowiekowi się robi na duszy. Pięknie, dobra. Dobra, make. Małe kombinatorstwo. Ach, o poranku, czemu nie? Że tak powiem, pancerza nigdy za wiele. Ej, ja idę po wody, bo my tu zaraz z pragnienia umrzemy. Dobra, musisz, dobrodzieju, nauczyć mnie robić butle. Butle, tak, a waterskin. Czekaj, czy... Dzwon. No weź wodę z tego jeziora, durniu. Czemu? Jakiś zepsuty. Ej, no chciałem ci pokazać tajną technikę, jak się nabiera wody w garnek i się gotuje na ognisku, na dobrą już wodę. Już, sekundka, zaczekaj, robię sobie jeszcze. Ale no właśnie nie mogę, bo... bo kurde, nie wiem, coś się zacięło. Ale mam teraz kości i w ogóle tego pancerzy, jestem taki naklepany. Dobra, co masz z tym wodą? No, właśnie, nie, kurde, chciałem do garka nalać wody i na ognisku właśnie sobie ugotować. Jak się robi butle na wodę, pamiętasz może? Butle na wodę... No, butle na wodę, ja też mam ostatnio problem z wodą. O nie, ja już bardzo spragniony jestem, już mi życie zabiera. Weź pij alkohol, póki możesz. O, zaraz się będę musiał napić. Czekaj, waterskin. O, dobra, dwie skóry z jelenia, jeden sznur. Dwie skóry z jelenia, jeden sznur. No dobra, to będziemy musieli jeleniów trochę upolować. No dobra, dobrodzieju, hej, ale właśnie, dobrodziej, jak spaliśmy, dobrodziej w nocy opowiedział mi pewną historię. Okazało się, że ten niedźwiedź polarny alkoholik nie jest najpotężniejszym potworem na tej, po tej części wyspy. Jest jeszcze jedna potwór, a nazywa się The Gęś. The Gęś. Pradawna, epicka, legendarna gęś w lesie. Dokładnie. Tylko nieliczni byli w stanie ją polować. Dokładnie. Używając tajnych technik polowań. No, to jest najniebezpieczniejsze stworzenie na świecie. Legendy opowiadają, że The Gęś posiada moce telekinetyczne i potrafi rzucać swoim przeciwnikiem we wszystkie części. No, kiedyś dobrodziej poszedł tam ze swoim kolegą, mieli spędzić romantyczny dzień na plaży, ale The Gęś rozszarpała kolegę na strzępy, a potem zjadła go w całości. Tak i było. Wypiła mi cały alkohol. Nigdy zjadła go tego w całości, wyżygała, a potem znowu zjadła. A następnie wydaliła i jeszcze raz zjadła. Dokładnie. The Gęś. Najpotężniejsze stworzenie po tej części deforestu. A dzisiaj razem z dobrodziejem go upolujemy. Nasi informatorzy donieśli nam, że The Gęś... przesiaduje w wschodniej zachodniej, o kurde, jaka cała rodzina przyszła, zachodniej części tego miasta. Idziemy tam. De dobrodziej, za mną. Dobra. De dobrodziej. De dobrodziej. Kurde, strom. Dobra, to gdzieś tutaj. Tędy, źle idziesz, tutaj, zobacz. Aha, dobra, przepraszam. Nie chciałem cię zawieść. Ja tutaj... Chciałem dać tej pięknej rodzinie, która przebiegała obok nas, palącą się laskę dynamitu, ale... Ej, dobrodziej, czy nasza Eldorado cały czas istnieje? Bo nie pokazuje mi na mapie. Jest, istnieje, stoi tam, zobacz. Dobrze, stoi, bo mi się z opóźnieniem respią te rzeczy. A, no tak. Dlatego się martwiłem. O, Lizard! Lizarda też będzie trzeba upolować. O, Lizard, no, tego jeszcze nie mamy. Lizardzie, skazuję cię na śmierć, wracaj do tchórzu! W imieniu prawa i imienia prawa! Ej, kurde, on wbił pod skałę. No nie, tym razem ci się udało, Lizard. Ale wyszedł. Jednak nie udało ci się. Skazuję cię na śmierć, mam Lizarda. Nice. Lizard. Ej, ludzie się na mnie patrzą. Jakbym jakiś... A, ignoruj. Dobra. To tylko nasi fani. Dobra, mam Lizarda. Ej, a to może chodźmy na chwilę do Eldorado, powieszę Lizarda. Proszę, dobrodzieju. No dobra, niech będzie. Chodź, no ale tyrolką. Ale tyrolką. No to myk. Dobra. Tutaj jest chyba nasza tyrolka, nie? Gdzie ty ją znalazłeś? A, tutaj, dobrze. Dużo widzę. Widzów się zastanawiało, czemu ta baza nazywa się Eldorado. Ponieważ Eldorado to bogactwo, a ta baza to też bogactstwo. O, gdzie ta tyrolka? Nie ma. Ja jej no tutaj, nie widzę. Przed nami, do przodu cały czas. O, widzisz? No. Gdzie ta tyrolka? No tutaj jest, przed tobą. Tu. Czemu nie widzisz tego? Nie.
Tutaj. Nie o, tu widzę. Jest przed... Co ty gadasz? Ej, gdzie jest rolka? Czemu ja nie mam rolki? Co ty? Weź, ja tych... weź na niej zjedź. Ej, kurde, w powietrzu nie lecisz! Bez jaj! Super dobrodziej! Ja nie mam tej rolki, ej, pojawiła się! Dobra, teraz się uda. Do, ej, nie wiem, czy mi lizard nie wypadnie. Do, ej, jaka beka, bo naprawdę w powietrzu mi jechałeś. O kurde, jaki rozpęd! Byle się nie puścić, badam! I wyle... Ej, zgubiłem ten, lizarda, spadła na dół, musimy tam zejść. Go, no chyba ej, no nie mogę go zostawić, co nie? No nie. Kurde, tyle polowań na marne. No dobra, zajmijmy się w takim razie jednak... Co tam robisz? Wracaj tu, tchórzu. Zajmijmy się jednak sprawą ważniejszą. Tak więc, wspominając, Eldorado, dlatego że nasza baza ta to bogactwo. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Eldorado, tylko o The Gęsi. The Gęś. Legendarna The Gęś. Dokładnie. Dobrze, to gdzieś chyba tutaj, co nie? Zbliżamy Dejmy się do legowiska The Gęsi. Pamiętaj, gęś, nie możecie zauważyć. Druga legenda mówi o tym, że zamraża, zamienia w kamień tylko z wzrokiem. Dlatego musimy się do niej przekraść. Samym gęganiem potrafi cię ogłuszyć. Dokładnie. A jak zrobi kupę, to tak śmierdzi, że umierasz. O, tu jest kolejny lizard. Myk! O kurde, nie trafiłem. Szybko, skoczył na dół, brać go! Dobra, bierzmy go! Lizard wskazuje cię! No co kurde, za... ucieka! Gdzie on jest? Spróbuj go toczyć. Mnie. To tu jest, porobił dawaj! Mnie. Boże, on grał dużo w dubudu chyba! Jakie 360 kręci! Co za gościu! Ej, kurde, zgubiłem go znowu. No nie! Bierz tego lizarda, ucieka dalej, szybko! Zrobi. Dawaj! Jest. Lizard, w imieniu prawa! Nie trafiłem w niego, jest zbyt szybki! Chodź tu! Łachmy to! Bierz lizard, umieraj! Jest! O, jest! Dobra, do dobrodziej. Udało się. Zrobimy tak. Skóra jest dla ciebie, ale trofeum bierzesz ty i zanosisz się do bazy. Dobrze. A ja cię zajmę tym dzięciołem. Dzięciole, wracaj tu! No dobra. I uciekł mi. Kurde. Dobra. O, jest i sarna. Podobno z ciebie, sarna, można zbudować bukłan na picie. A wiesz, co to znaczy, sarno? To znaczy, że zaraz będziesz moja. Myk, sarno! Prosto sarniste. Myk, myk, myk. I zbieram to. I kurde, opatruneczek. Kamiole przebiegają obok, ale nie widzą niczym. Zwykły nic się nie orientują. Nic się nie zorientowali, doskonale. Ajajaj. Zbieram tę mapę. Tak, jesteśmy już bardzo blisko. Miejsca posiedzenia The Gęsi. A ja jeszcze nie. Dobrze. Upoluję. Nie zapędzaj się tam sam. Ja już prawie jestem przy Eldorado. Dobra. I myk, dawaj, kurde. Nie odważyłbym się na samotną wyprawę do The Gęsi. To zbyt ryzykowne. Kurde, szkoda, że tą trolką w drugą stronę nie mogę tak pojechać. To by było epickie. Uszkodzona dobra. Musi być widocznie. Ja tutaj... Dawaj mi tutaj head trophy. Tylko żeby tam ci nie wypadła ta gęś. Ej, kurde, znowu zrobiłem ten, jak to się nazywa? Moją do rzucania. Gdzie to jest, kurde? A, jest. Nie, nie, to nie jest, to jest patyk. Pyk. Ej, kurde, zgubiłem moją ten, jak to się nazywa? Dzidę. Bez ja tam rzuciłem. Tak, poleciała i gdzieś tu musi być. W ogóle nie szanujesz swoich dzid. Ej, no bez jaj, gdzieś tu musi być. Gdzieś tu poleciała. No i co, ja upośledzony jestem? Prawdopodobnie ej, sarna mi tak. chyba sarna podjebała mi dzidę, mi się wydaje. No poczekaj, przeanalizujmy. Tu byłem, tu stałem, no i tu rzuciłem. To leciała tu, no i gdzieś tu musiała wylądować. Jest, znalazłem. Nie, to nadal patyk. Kurde. Patyki mi mylą. Ej, no tu gdzieś musiał. Najgorzej. Może chyba, że gdzieś dalej poleciała. Dobra, już prawie jestem. Ej, do dobrodzieju, zgubiłem ten dzidę. No, nie wiedziałem. Ciebie na chwilę zostawić. Jak się robi dzidę? To zrobię własną. Czekaj, jak to było? Kość? Kość. Kość... Nie, kurde, nie pamiętam. Jest to w dzienniku napisane? Na pewno jest.
Na pewno. Teraz tutaj. O, upgraded spear. No dawaj. Jedna dzida, trzy kości, dwie szmatki. A jak się robi zwykłą dzidę? Dobre pytanie. Jeszcze co? Jedna linka jakaś czy co? No już ci mówię. Jedna dzida, trzy kości, dwie szmatki, ale najpierw zwykłą dzidę musisz zrobić. A jak zrobić zwykłą dzidę? Dobre pytanie. Może z tego, z drewna. A! Z dwóch patyków. No tak, ma to sens. Nie, nie mogę z dwóch patyków. Chyba, no że muszą być jakieś dwa lepsze. Patyki i... Upgrade nie, dwa zwykłe, musi być. Dwa zwykłe patyki i będziesz miał dzidę. Nie, nie mogę. Coś, ty coś no mi mówię ci, no właśnie no. Zrobiłem. Zaraz ci dam, no bo sam właśnie zrobiłem. Nie, coś jeszcze brakuje, czegoś matki może. No nic nie brakuje, no zobacz. Ziom, no nie łączy mi. Zwykłą dzidę. A nie, ja mam dzidę. No, ej, co to? Ja mam jakąś łyk dzidę. No to jest zwykła, no taka, to jest taka... O Bożeś ty, no to teraz... Dzida kijowa. No i teraz tą tam z... Ty mieszasz i zaraz zrobisz sobie. No i mam upgrade, no i miałem upgrade, tylko upgrade gdzieś zgubiłem po prostu. Dobra, teraz się udało. Dobra, dobrodzieju, chodźmy do Degensi. Dobrze. Mam już jedną sarnową, sarnowym tą kostium, więc generalnie muszę jeszcze drugi, zrobię sobie bukłan na picie, bo mi się znowu pić chce. Alkoholu. Dobrze. Ej, czy tu jest desamolot? Tak, tu jest desamolot. Chodź, dajemy się za darmo. Od samego początku nas obserwowała. Tak. Gęś od samego początku, to ona spowodowała prawdopodobnie ten wypadek. Musiała gęganiem. Tak, zestrzeliła po prostu nasz samolot. O, pani Żaneta, dzień dobry. Dobra. A, jedzenie. Jest wszystko, bierz. Orężatki, dobrze. Idę, orężada i alkohol. Warto było się tu przejść, dobrodzieju. O. Regularnie patrzeć, zwiedzać to miejsce. Orężada, a się napiję. Ech, dobra. Jesteśmy gotowi. Dobra, jesteśmy gotowi. Dobra, trzeba nie spojrzeć na mapę. Ej, trochę żeśmy... Zboczyli. Poszli. Poczekaj, tędy? Nie, tędy. O tak, tamtędy. Dam nam te dobrodzieju. O tam jednak. O tu. Dobra, teraz idę dokładnie na kryjówkę Degensi. Musimy być czujni. Pamiętaj, zestrzeliła samolot! A może nas zabić wszystkim praktycznie. O, już widzę. Jest. Widzisz? Dobra, cicho. Zacznij się przekradać, Ale dobrodzieju. Dobra, widzisz ją? Może nie ma gejsi. W każdym kroku. Musi gdzieś tu być. Nic tu nie widzę. Może o określonej porze przylatują. Wypatrujmy. Na pewno to tu, dobrodzieju? Jesteś pewien? Nie. Co tam leci? Co to jest? Nie, to zwykły ptak chyba. Nie, to zwykły ptak. Pamiętaj. Musimy być ostrożni. Gęś może być na każdym kroku. To jest na pewno ta miejscówka. Jestem tego pewien. Tak? Na 100%? Jak to wygląda, się skradamy. Uważaj. Pamiętaj. W życiu są rzeczy potężne, ale tej nie pokonasz. Dobra, gówno, ja jej nie widzę. Dobrodzieju. To na pewno tutaj? Jesteś pewien? Jestem tego pewien. Jest to jezioro Gęsie. Robimy od drugiej strony. Tam on. One na pewno tu przylecą, jestem tego pewien. Kwestia czasu. No gęś zawsze wraca do swojego jeziora. Chodzi do góry. Co, myślisz, że z góry je wypatrzymy? Tak, dokładnie tak. Taki mam plan. Dobra, śmiem wątpić w swoją umiejętność łowienia gęsi. Degensi, przepraszam. Ja to sprawdzę. Hop! O kurde! Dobra, nie skacz. Okej, dobra. Najgorzej. Pamiętaj, aż se muzykę z wrażenia puściłem. Pamiętaj, że jesteś ten, jak to się nazywa, wysmarowany moją krwią. Więc lepiej, żebyś tego nie zmarnował. Dobrodzieju. Zaczynam wątpić w twoją umiejętność łapania gęsi. Ej, no na... Nie, to zwykły ptak. Nie chcę zwykłego ptaka. Gdzie te gęsi? Do jasnej cholery. Jesteś pewien, że tu powinna być te gęsi? Tak, one zawsze tutaj lądują. Ale w którym miejscu? Tam mniej więcej. Tylko może o określonej porze, właśnie nie wiem.
W takim razie musimy rozbić tu obóz. Dobrze. Ja się tym razem tym zajmę. Dobrodzieju. Będziemy mieli kolejną bazę. Nazwiemy to Baza de Gęś. Gęsiowa. Dobra. Chodź, nie będziemy na jeziorku rozbijać. Rozbijemy tu obok zaraz. Skacz po skalę, żeby nie wybrudzić się w tej brudnej, gęsiowej wodzie. O. O, jakieś zejście do jaskini. Nie interesuje. Byliśmy tutaj. Poczekaj. Tym razem... O, jaka tu ładna polanka jest generalnie, co nie? O, walizki. Nice. Alkohol, wezmę. Nie garcę. Dobra. Zbudujmy tutaj tę bazę kolejną. Niech będzie. Ja się tym zajmę tym razem, dobrodzieju. Dobrze. Mam doświadczenie, jeśli chodzi o budowanie baz, że tak powiem. Więc się tym zajmę. Tup. O, basic wall, nie o to mi chodziło. Gdzie to gówno jest? Gdzie to gówno jest? O, jest. Defensive wall, dobra. To budujemy. Myślę, że taka ogromna baza nam starczy. Nie będziemy przecież szaleć, co nie? Nie ma co szaleć, masz rację. No gdzie te gęsi? Dobra, dobrodzieju. Potrzebujemy odrobinkę kłodów. Kłodów, dobrze. Tylko poczekaj, jak się zrobiło, żeby zrobić wejście? A już wiem, dobra, zrobiłem wejście. Ja, dobrze. Dobra, to będzie kolejna baza. Nazwiemy je Baza Gęsiowa. Jak powiem, mieć kilka baz to jedno, ale mieć więcej to drugie. No nie wiem, przyczaiłem się na tym jeziorze, nic tutaj nie ma. Martwi mnie to. Obawiam się, dobrodzieju, że musiałeś się pomylić. To nie jest gęsiowe. To jestem tego pewien, Bloody. Lady! Idę do ciebie, już idę. Tom, widzisz? Czekaj. Tom na jeziorze, na wprost. Widzisz, jak gęgają? Niczego nie widzę. Chyba jestem ślepy, dobrodzieju. Tom, wprost. Nie widzę. Na wprost. Gdzie? Jestem ślepy, albo upośledzony, dobrodzieju. Nie zrzucaj, ja chcę je zobaczyć. Może zejść mi od tyłu. Ej, o, tej drugiej. Dobra, ląduje kolejna, widzisz? Gdzie? Cztery, przed nami. Tutaj, chodź. Kurde, czemu się nie respią takie rzeczy? Przecież mam chyba... Co ja mam, dalej jakieś niedalekie respienie się, czy co? Nie wiem, właśnie. Usuń zaraz. Pewnie przed nami. Bardzo blisko już jesteśmy. To nie mogę wejść. Trudno, zamoczę się. Albo nie, dałem radę. Tu zobacz, jak blisko. Hop. Poczekaj. Gdzie? Ej, bez jaj. Nie są w wodzie, czy gdzie? No ej, tu stop. Są. Mi się znowu coś nie zrespiło, kurde. Jak ty nie widzisz tych gęsi? Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć gęsi. Nie słyszysz, jak gęgają? Ja w ogóle ich nie widzę. No nie wierzę. Jak można ten... Czy ja coś mam nieustawiony, czy co? No nie wiem. No są tutaj gęsi, no przysięgam ci. Płyną w drugim kierunku. Może się zrefreszuję, jeszcze raz się dołączę do ciebie. Ale musiałbym zapisać grę, o nie, to nie. Ej, no kurde, ja nie widzę tych gęsi, czemu to nie są, no są na dla mnie. Kurde, teraz jak je upolować, oto jest pytanie. Wiem, bombą. Ej, dobrodzieju, nie. Czemu? Bo wysadzi się w powietrze, musimy zdobyć ich trofeum. Ale ja chcę. No dobra, i tak ich nie widzę. Muszę dokończyć tę bazę i zrobić... jeszcze raz się do ciebie dołączyć. Nie mam wyboru. Dobra, nie zadziałało. Nie zadziało? Poczekaj, szybko zrobię. Te gęsi najgorzej, no. Jakby je tutaj... One są na samym środku jeziora, nie wiem, jak je tutaj zwabić do mnie. Dobrodzieju, potrzebuję kilku liści. A, liści, żartowałem. Dobrze. Zapiszę grę tylko. Dobra, dobrodzieju, ja zrobię tego, refresha. Zaproś mnie jeszcze raz po prostu. Dobrze, już zapraszam. No, z jakiegoś powodu nie widzę te gęsi. A jeśli nie widzę ich, nie możemy ich pokonać. O co?
Najgorzej, niewidzialne gęsi! Płatają nam figle! Chyba, że to jakieś DLC, The Gęś trzeba kupić. Tam ludzi mi nie wspomniał po prostu o tym. Płatne DLC, droższe niż sama gra. O nie, odlatują! Nie! Nie, gęś, nie! Nie! Kurde! Padłem do wody, a byłem usmarowany farbą. O nie, gęsi odleciały! Co? Jak to odleciały? Odleciały! Nie! Najgorzej, widać je na horyzoncie. Czy w opcjach jest coś takiego jak Field of View to jest ten, nie to, to jest ten. Filter the gęś. Właśnie, czy coś jest takiego, o czym nie wiem? Poczekaj. Rendered. No chyba mam wszystko najlepsze, co nie? Nie, no to jest właśnie dziwne, jak ty nie możesz... nawet gdzie jak jest zasięg, to... Gdzie jest zasięg respienia się? Czekaj, zaraz spojrzę. Field of View... gameplay, sound effects, nie, to mniej ghost building opacity, grafika gdzieś... Ale mi się muzyka teraz głośno podgłosiła. Grass distance, terrain, ten bla bla bla, high shadows... Kurde, wszystko mam... Draw distance, to musi być to, ultra, ja mam. Ale gdzie, ja też... Grass distance, nie, advance, advanced settings, raz, dwa, trzy, cztery, piąte od góry. Draw distance. Mam na high. Ustawiłem draw distance. No ja mam na ultra i... A nie, nie mogę, no na nie pewno byś widział, no. Ja nie mam ultra, nie. O nie, do wody wpadłem najgorzej. Very high, a jest ultra, faktycznie, nie zauważyłem. A, ultra low, a bo to jest ultra low, jakoś tak dziwnie. Ultra high, aha, dobra. To se zmieniłem na ultra teraz. O kurde, jak ciemnica się nagle zrobiła, dobra. Niedaleko tutaj wybudowałem domek. Wybudujmy to bazę, ale kurde, te gęsi odleciały. Dobra, zajmiemy się nimi jutro, chodź. Dobrodzieju, tutaj niedaleko ten zbudowałem szałas, chodź, prześpimy się. Dobra. No widzę. Dawaj, prześpimy się i jutro pomyślimy. Chodź tutaj, dobro? Już idę. Dobro. A gdzie? A tutaj, ja myślę, tu ja tutaj zbudowałem szałas. Dobra. Prześpimy się, pomyślimy jutro rano. No to myk. Pięknie. Dobra. Teraz zwykły dzień. Dobra, teraz mam większe respienie się, więc może teraz dostrzegę te gęsi szybciej. Bo ostatnio jej w ogóle nie dostrzegłem. Wiesz co, one o tej godzinie jeszcze nie przychodzą. Dobra, chodź, dokończymy budowę. Dobra. Dokończymy burzę ten, gęsiowego domku. Dokończymy budowę. Dobrze. Pyk. Wydaje mi się, że tu kilka drzew zwaliłem, a ich nie widzę teraz. Dziwne. Są tutaj. Zbieram je właśnie. Dobra. No tak, że tak powiem... Jest. Kłoda. Dobra, dokończmy budowanie tego gęsiowego domku. I jak zbudujemy ten gęsiowy domek, będziemy szczęśliwi. A potem ponownie zapolujemy na The Gęsi. Mam nadzieję, że tym razem je zobaczę, bo tak trochę słabo, że nie widziałem The Gęsi. No trochę lipa. Jeby tutaj. O, jakie uparte drzewo było. O. Tylko dwa, trzy. Kiepsko. Cztery. Tu, budu, budu, budu. No. Idealnie, że tak powiem. Tyle drzew. Co my tutaj mamy, to nie miał nikt. Dokładnie. Mogę będzie trzeba jakiś obiad zaraz ugotować. Głodny się robię, nie powiem. Dobra, dobrodzieju. Mam tyle drewna, że starczy na miesiąc. Dobrze. Niestety bardzo troszkę dobrze. Się trzeba nabiegać, ale warto. O nie, kanibale. Jak ja ich kurwa nienawidzę. Kanibale, sranibale. Sradzibale. Sradzibale. My mamy poważniejsze problemy na głowie. Te gęść nie została jeszcze zbudana. Może to jest taktyka obronna gęsi. Sprawia, że jeden z nas jej nie widzi. Mi się wydaje tak, umiejętność niewidzialności. Bardzo rzadka umiejętność. Ale to nas nie powstrzyma. O! Co tutaj? O, chyba przybiegł właśnie obiad do mnie. Obiedzie, skazuje cię na śmierć!
O kurde, trochę zmęczony jestem na walkę z obiadem. Ej, ten gość jakoś dziwnie ubrany jest w ogóle. Co oni mają na głowie? Jakieś takie dziwne... Mają maski. Maski z ludzi. Oni są jak ten... Leatherface z DBD. Ej, on się powiększył jakby, co nie? Jakiś taki wielki jest. Duży okaz. Zdrowy chłopak. Dobrze. Dobrze, pokonany. Masz go? Mam go. Dobra, to będzie nasz obiad dzisiejszy. No tak, ja już tutaj zajmę się w takim razie. Zajmę się już robieniem suszarki. Dobrze, uważaj, plecy. Bo tam jakiś... Widzę. Jakiś pajac tu biega. Ja tu wybuduję do końca naszą epicką bazę. Co się gapisz, prędzlu? Poczekaj, jeszcze ognisko musi być. Ale to takie lepsze ognisko zrobimy z kamieni. Tu będzie wejście, dobra. Ognisko z kadę kamieni. Podejrzanie się na mnie gapi ten gość, już zbieram tutaj sobie drewno. Oprócz tego, oprócz... Plecy. Jakiś typiarz mi tu wleciał, ziomek. Wychodź z naszej bazy. W imieniu prawa skazuję cię na śmierć. No, polubiony. Jak już przyszedłeś, będziesz obiadem. Właśnie gościa rozszarpałem piłą mechaniczną. Było cudownie. Tak jak myślałem, dobra. Ja tu drugą jeszcze. Weź, tu masz trochę patyków? Chodź tutaj. Mam chyba patyki, no. Dokończ ognisko, jeszcze suszarkę drugą dokończ. Dzisiaj się najemy. Że tak powiem. Na wszystkie czasy. Tak, dzisiaj będzie pysznie. Wigilia. Wigilia będzie, jak się patrzy. Dzisiaj będzie pysznie. Dzisiaj się z dobrodziejem najemy, ojeje. Dzisiaj uczta będzie pyszna. Dzisiaj będzie niezły... Nie wiem, niezły... Coś tam. Dzisiaj przepyszny będzie dzień. Przepyszny dzień, bo dzisiaj zjemy sobie coś pysznego. Kurde. No nie mam kondycji, żeby z nim walczyć. No ja też ciągle z tym problemem. Dobrodzieju. Ja może mam kondycję, ale jestem zbyt leniwy i lubię patrzeć, jak ty to robisz. To nieźle. Najgorsze to, że straciłem moją czerwoną farbę. Kiedyś ją miałem. O, kiedyś to było. Dokładnie. No i no co, gdzie my się próbujemy budować, to zawsze przybiega pełno tych bęcwałów, no. Ach, upośledzeni. Nic z tym nie zrobisz. No co, o kurde, ile ich tu jest? O kurde, faktycznie jakby się ich trochę namnożyło tutaj. Ty piarzu, zostaw naszą bazę! Ała! Co ty do niej masz, ty piarzu? Całe szczęście, że już włączyłeś to nieniszczenie, bo przecież gdyby nam to niszczyli, to byśmy tu się... To byśmy tutaj już mieli bazę zniszczoną za chwilę. A mięso się jeszcze nie zrobiło, ty piarzu! Wynoś się z tego budynku! O kurde, po robocie. Dobra. Elegancko. Dobra, mamy to. Mam kilka ciał do spalenia. No nie, no więcej was, poważnie. Ile można? O kurde, chyba mnie rąbnął mnie nawet. To skurczybyk jeden. My tutaj do domu zapraszamy, a ty tak się nam oddzięczasz? To nie. Co to gówno. Nie z Bladeuszą takie rzeczy. Nie z Bladeuszem. Jest. Idealnie. Tak. Ale ich popalimy. Już nie mogę się doczekać. No. Pięknie. Ale uczta dla duszy i ciała.
Tarcie by się przydało, ale chyba nic nie jest gotowe. Chyba nie. Dlatego jedną nogę ugotujemy dzisiaj wyjątkowo w ognisku. Drugą też. I drugą. Idealnie. Zaraz będzie mięso gotowe, to się najesz. Jak to się mówi, diety nie trzeba przestrzegać. Raz na jakiś czas można sobie zjeść coś pysznego. A, świątu, święta idą, no. Więc. Że tak powiem, raz na jakiś czas można. Zawsze to powtarzałem. Cyk, dobra. Cyk. Trochę pancerzyku sobie zrobimy. I myk pancerzyk. I jeszcze jeden. Pięknie. Doskonale. Dwa, jeszcze jeden mógłbym zrobić. A tak się składa, że trochę tu kości zostało, więc... Dalej. Czemu nie? Byle tylko, żebym do ognia... O, jest już gotowa, pyszne jedzonko. Najlepsze. O, dostałem jakiś achievement. Major kanibalizm. Tak? To chyba znaczy, że za dużo kanibalizm zjadłem. Nie, to właśnie, że za mało. A, dobra. No, to dopiero rozgrzewka, to chcieli ci powiedzieć. Że dopiero się wprawiasz. Jeszcze musisz się wiele nauczyć. Dobre, dobrodzieju. Dobra, dokończmy 7 kłód. Gęsiową bazę, a potem znowu skupmy się na degęsiach. Dobrze. No nie, kolejny typiarz tu przybiegł? Kurde, typiarzu, daj spokój. My tu już my działalność gospodarczą tu legitną prowadzimy. A typiarz przybiega, co nie, i już tutaj próbuje nas do skarbówki zgłosić. Co normalnie. Za typiarz? Typiarz, wynoś się z tego miejsca, typiarzu. Nikt cię tu nie zapraszał, co nie? Kurde, co za ludzie. Non stop przyłażą. Nie wiem, myślałem, że za pierwszym razem, jak spaliliśmy mu całą rodzinę w ognisku, to się nauczy. Ale nie. A nie. Bezczelni. To jest w ogóle kolejny jakiś. Nie tutaj dam na ognisku. Myk to. Do spalenia. Myk do spalenia. Dobrze. Dobra, ty dobrodziej. Nasz dom jest prawie skończony. Jeszcze zostało tylko kilka rzeczy. I będziemy mieli zaraz naszą gęsiową bazę. Ach, baza The Gęś. To jest najdobra nazwa. The Gęś. Dobra. Dobrze mieć takich kilka minibaz, bo potem jak się podróżuje po świecie, to zawsze można odwiedzić nasze stare śmiecie, co nie? Zawsze można się przespać, wypocząć, zrelaksować. Dokładnie. Też taką oto ławkę trzeba zrobić przed ogniskiem, jak wyraźnie zrelaksować to prodzieju. A to się tym zajmę. Jak relaks, to ławeczka, a jak ławeczka, to Bladeusz. Poczekaj, gdzie jest ta ławeczka taka elegancka? Mam pełny pancerz, ale jestem się dumny. Ja też mam pełny pancerz. Kurde. W sumie. Taki na... O, jest. Dobra, tylko jakby tu ładnie to tak pomieścić? No, to tak... Trochę ciasno, ale... O, to tak... Problem? Myślę, jak tu łapkę... Żaden problem. Dobra, ktoś tam będzie tak tutaj przechodzić trochę przez tuszarkę, ale... Będzie klimacik. Nie jest klimacik. Jest klimacik. W tej debaza się zmieści wszystko, dobrodzieju. Wszystko, tyle w temacie. Jak tam? Dokąd kończenie bazy? O, dobrze. Dobra, wyciągnę muszę tylko ściąć trochę drewna. Ja też. Idealnie. I siup. Dobra, już prawie. Ile tam nam brakuje? Dużo. To zrobione. I tutaj kolejne dwie kłody. Dobra, chyba już starczy, wydaje mi się. Tak, starczy już? No. Nigdy nie mów starczy. Jeszcze jedna kłoda na ławeczkę i mamy już to. Idę. Idę, już idę do dobrodzieju, już idę. Idealnie. No. Idę, baza skończona. Zapisać grę, to jest bardzo ważne. Jak tam jedzenie? Już gotowe. Zrobiło się cokolwiek? Smaczne, nie powiem. No czekaj. O kurde. Nie, to powieś to. Ej, usiadłem na ławce, a chciałem zjeść. No, faktycznie całkiem dobre. Ej! Kurde, ja cały czas nie mam picia. Jeszcze potrzebujemy tej. Masz żółwią skorupę jakoś?
Nie mam niestety, ale mam orężadę, mogę się z tobą podzielić. Nie, a orężadę też tu miałam. Ale to tu niedaleko jest jeziorką, więc sobie nie właśnie. No to dobrze. No dobra, wydaje mi się, że tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, nie powiesz, dobrodzieju? Myślę, że tak, niestety jutro gęś nie udało się uratować. Jeszcze na tę gęś, nie odpuścimy. Dobra, elo, elo.